Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym, prawdopodobnie, sądząc po mapie, przejdziemy już całkowicie Miasto Umarłych. A w każdym razie ja na to liczę, bo wydaje mi się, że jeśli dostanę level teraz za tą misję, a mam nadzieję, że tak będzie, to śmierć powinien być wystarczająco silny, abym mógł spróbować zabić Argula. I mam w planach z nim zawalczyć, ale niestety, aby to sprawdzić, to muszę najpierw... Okej, nie jest tak, co nagle opadło, ale niech będzie. Muszę najpierw ukończyć właśnie Miasto Umarłych. No, nie udało mi się wskoczyć niestety. Nie mam double jumpa, co po pierwsze trochę boli, po drugie jest dla mnie trochę dziwne. No ale niech będzie. Ale w ogóle śmierć też powinien mu zmienić szybowanie, chociaż, przy nie wiem, przyzwanie chociaż by do takich tych swoich skrzydeł tego żniwiarza. Nie powiedzcie mi, że to nie jest wcale w jakimś stopniu, może nie ułatwienie, ale no jest to logiczne, nie? Bo wojna dostał skrzydło od Samaela, cienista. A czemu śmierć nie mogłaby po prostu móc... Nie mógłby sobie przyzwać tych widmowych skrzydeł żniwiarza, żeby sobie poglajdować trochę. Dla mnie jest to jak najbardziej logiczne, tylko twórcy chyba tym tokiem myślenia nie poszli. O, proszę bardzo, potka. Trochę złota. A tam to... tam ciągle coś się drze. Dobra, otwieramy. Mamy arenę i wielką dziurwę. Według areny, według mapki. Oho, co tu się kłębi? Dręczyciel dusz! Cthulhu, czy to ty? Wyglądasz! Jakbyś się urwał z poezji Lovecrafta. Jak mną przesunął! Okej, ale ładnie go mucą moje szpony. O, jeszcze lepiej muci go moja ta. Moje żniwo. Serio, nie mogę go złapać. O, ładnie, bierzemy typa. Strzelaj! A, za zero. Super. Tylko mi nie gadaj, że będzie się leczył. Okej, na razie wysyła tylko pomioty. Dla mnie to super, bo mam darmowe leczenie. Jest! Nareszcie! Totalnym przypadkiem wyszła mi ta kontra ze żniwiarzem, tylko szkoda, że w taki sposób, że była ona ledwo dla was widoczna. Bo jak przechodziłem grę ponownie, to w tym... w podmokłym forcie udało mi się tą kontrę też... nie wiem, czemu chciałem powiedzieć zastosować, wykonać. Ale jeszcze o tyle było fajniej, że troszeczkę się ona zbugowała. Mianowicie...
No, w sensie żniwiarz wykonał kontrę, ale zaraz po jej wykonaniu, no, został na miejscu. Ale to wyglądało super, bo mogłem sobie całą postać żniwiarza po prostu zobaczyć. To oczywiście duchowy. Oj, znowu Michał wyszła ta kontra ze żniwiarzem. To oczywiście jego takiej duchowej formie przyzwany, ale zawsze coś. Dobra, doskok, cięcie, tarcza. Trochę żniwiarza leci, energii. Trochę mucimy. No, dawaj, dawaj. Po mordzie go. O, ładnie. Teraz powinien spaść. Tak, nie, nie tego, tu, po mordzie go. O, już egzekucja? Nie wiem, czy to była maska, czy kawałek jego twarzy, ale wygląda na przyrośnięte do jego twarzy, więc o przypadkach. Auć. No, bolało. O, super, teraz te. Z nim jest taki problem, że nie mogę ich ani uderzyć, ani zabić. A nie, okej, okay. Jest, i dalej są szkielety. Czy tam pomioty. A to żniwiarz, no bo hej, czemu by nie? I tak w moment mi się naładuje ta postać ponownie. Wow, sama ta fala uderzeniowa zabija te pomioty. Nice. No, mucimy, mucimy, mucimy! Pniemy dookoła, jolo. No i proszę bardzo, mniej więcej już w 1/4 jest ten żniwiarz naładowany. Tak, gościu się leczy niestety. Pół HP ma z 1/3. Którą miał. O, okej, nie, ej, że teraz to żniwo pozamiatało. I to dosłownie. No, no to sorry ziomek, ale ty już jesteś martwy. Nią! O, pyk i egzekucja. Ja pierdzielę, żniwo normalnie go pozamiatało i to kompletnie. Jak go muci tą kosą. No oczywiście, że śmierć wychodzi zwycięsko. Wander Smash. O. Młot ten wykuty został z metali pochodzących z innego świata. Tętni mroczną magią i emanuje wiecznym cierpieniem swych ofiar. Budzi lęk, nie tylko ze względu na swą moc, ale z powodu swych związków z mroczną sektą. Nice! W końcu! Yeah! A dlaczego się cieszę? Ponieważ to, moi drodzy, jest DLC do tej gry. Kuźnia Otchłani. Kuźnia Otchłani to żywy mechanizm stworzony, by okiełznać mroczną energię rozproszoną po otchłani. Twórca, który zbudował to plugastwo, znany jedynie jako Szalony Kowal, został uwięziony wraz ze swym dziełem w Krainie Cieni. Ładnie. Aby uzyskać dostęp do tej zawartości w menu głównym, wybierz opcję Dodatkowe kampanie. Okej, okay, tak trochę sądziłem, że będę mógł od razu się tym zająć. Znaczy też pewnie myślę, że zrobię sobie jakąś przerwę teraz na przykład od fabuły głównej i na przykład to pocisnę. Bo fajnie by było tak, bo zauważyłem, że... Zauważyłem, no... Fajnie by, wiecie, bo na koniec gry już mieć taki totalny koniec. Finish finishów i nie robić DLC. Co innego DMC, bo na przykład DMC w DMC, DLC z Virgilem, no dzieje się zaraz po zakończeniu fabuły podstawki. I believe you called. Pro Father. I am the one you seek.
And where else would I be but the city of the dead? Would you like to ask a question? Or just stand there like you've seen a ghost? Tell me how to reach the Well of Souls. The Well of Souls is a place of unimaginable power. The key to life and death. Of creation itself. And that is why the well has a key of its own. One that was divided long ago. The angels keep one half, and the demons the other. And never shall the two meet. Unless you truly mean to save your brother. To save war, I would storm the White City. Of that, I am more than certain. But there is no need. The angels have realms beyond the White City, as the demons do beyond their dark kingdom. All will become clear to you once you reach the tree. I've already done that, Crowfather. Nevertheless, you must find the tree again and go wherever it takes you. Absalom lives. Yes, Absalom lives on. His rage and agony spread as corruption, and he will unmake all of creation to destroy the balance. I killed Absalom once, Crowfather. If I could go back, I would see him spared. I doubt he would grant you the same courtesy. How can I restore humanity? The Well of Souls is where all life begins, where the souls of the dead are born into their new lives. I killed the beast that haunted this place. I freed the souls of humanity. And in other times, that would be enough. But something draws power from the well, leaving only void where there once was life. Straga. I fear you have only released the souls into further torment. Then there is no hope. Humanity is lost. Not so. Even now, you carry with you the power to restore the well. The Nephilim? If you sacrifice their souls, yes. Ooh. They alone have the power to undo what was done. So I must sacrifice the Nephilim, my kin, to restore mankind? The Nephilim are dead, by your own hand. That broken talisman is all that remains. Would you leave them to eternal torment in that cage upon your chest? O kurde, jest to jakaś, nie? Jest jakiś argument. O, anonim. Super. Ale jakby co, wroniarz teraz będzie z nami tam łaził? Czy jak? Niech się obraca, ziomek. Dobra, miasto ukończono. Główna fabuła teraz ciśnie mnie do drzewa, ale ja mam jeszcze tak, mam to i jest labirynt szafarza. Ale tam jeszcze nie mam questa. Dobra, ale póki co przejdę się na tron. Może w końcu będzie się dało z kimś o czymś pogadać. O, ale się tam doczytało z tego przed chwilą. Raven? Nie, Draven ma ciągle tylko ten zgliczowany talent. Łostegota ciągle tylko zakupy. A właśnie, tę broń muszę sprawdzić. Pokaż mi, czy jest lepsza? Wątpię, ale czy jest lepsza? Oczywiście, że nie. Okej. Okay. Jak ona wygląda w sumie? Pokaż. Nawet fajnie. No i fajnie, ale ja tam wolę te już mocno ulepszone, opętane szpony. Mimo i... Znaczy w sumie no... Jak na razie, dzięki temu, dzięki sposobie... O, proszę bardzo, przynajmniej się do czegoś to przyda. No bez jaj, drugi raz to samo. Jeszcze większa szansa na egzekucję, już 62%. 65%. O, już tyle expa potrzeba, że to za mało jest ten jeden taki talizman. To chyba nie powinno tu być. Tego chyba nie powinno tu być. Dobra, never mind.
Woluminie, masz tu coś dla mnie? A, tygiel się odblokował. Cesarz. Cesarz rodzi się, aby sprawować rządy. Ma to we krwi. Wraz z tą świadomością szybko przychodzi ufność we własne siły. Tobie udało się zyskać jeszcze więcej. Zapanuj nad wrogami. W tyglu czekają na ciebie nowe wyzwania. Ja literalnie w tyglu jeszcze nie byłem, aby pierwsze wyzwania sprawdzić, a co dopiero mówić teraz o tych kolejnych. Ale zakładam, że po prostu będą to, że odblokowała się kolejna partia fal wrogów do przejścia. Tylko pytanie, kiedy będzie ta ostateczna, bo wiem, że jest jedna rzecz, jedną rzeczą jest przejście tygla, tak po prostu, wiecie, po falach, cyk, a jeszcze jest ponoć jakaś osobna nagroda za przejście go normalnie bez niczego. Dobra, z tym dalej nie pogadamy. Artefaktu kolejnego nie masz schowanego. A właśnie, mogę artefakt Ostygotowi odsprzedać. Kurde. O tym nie pomyślałem. Kanclerz, powiesz coś? Nie. Ciągle milczą. Szkoda. Dobra, Ostygot, mam dla ciebie artefakt. No, tutaj gdzieś być powinien. O, tutaj. 3000 golda dla mnie. Nie, my już pogadaliśmy. Dobra. Fabułę... No myślę, że fabułę odstawię. Przynajmniej do pewnego momentu. No, w sensie myślę, że jeszcze przejdziemy się do tej, zakładam, że kolejnej krainy, która się przynajmniej teraz odkryje, ale na razie przejdę się tak. Najpierw się teleportuję tutaj i obczajmy sobie te skrzynki, które się odblokowały, bo teraz mając rozdzielacz duszy, jestem w stanie te skrzynki splądrować. Tylko tak... Czekaj, to będzie w którą stronę? Okej, okay, dokładnie w tą stronę po tym moście. Tak więc dzida. Nie, czekaj, to było... Tutaj, to było tam. To było tam, muszę... Nie, tu? Tu? Tak. Dobra. No. Gdzie z łapami? Dobra, na koń. Tak, tu muszę iść do boku. Tędy muszę zejść na dół. Nie, takie najprostsze szkielety to są po prostu one-shotowane przeze mnie. I to dosłownie, bo ja wciskam tylko raz przycisk ataku i one po prostu znikają. Dół. Tędy. Dobra, w górę. Teraz lecimy cały ten most po prostu na drugą stronę. Z tym mogę się też przejść. No, jeszcze w ogóle zanim dotarłem do miasta umarłych. Znaczy, wytarłem, zanim zacząłem tak na poważnie eksplorować, no ale już to tam. Trudno. Dobra. Tam jest bombeczka. A, tam jest ta zwykła, dobra. No tak. Tylko tutaj właśnie potrzebuję rozdzielacza. Nie. Tutaj. To sobie wyceluję, może. A, nie mam zasięgu. Jakimś cudem. No dobra, to teraz tak, najpierw tutaj, tutaj i bum. Halo? O co to się zaczepiło? Dobra, tutaj to rzucę i to potem zbiorę. Co jest w tej skrzyni? Hajsu i jakiś młotek. Liczę na coś lepszego. Teraz w górę. Nie ciało, tylko to mi proszę wziąć. Aha, dobra. Tu gdzieś było do... Tu. O, i tutaj taka zwykła skrzyneczka. A w niej kosy i trochę hajsu.
No dobra. Powiedzmy, że jestem w jakimś stopniu zadowolony. Magiczne kosy wstrząsu. O, kolejny z tym zajebistym wyglądem. Dobra, upgradę. Najpierw kosy. Nie! Ale Jezu, nie popatrzyłem się. Kurde. Myślałem, że będzie to trafienie krytyczne. Znaczy, te szansa na egzekucję będzie pierwsza, a nie gniew. Okej, już 70% szans na egzekucję. To jest przerąbane. Jak tak dalej pójdzie... W sensie... 3% co level, to ja muszę jeszcze dwa razy do fulla zelevelować te bronie. Mniej więcej. Te kosy. A mam już który poziom? 4, czyli raz, ten. Dobra. No ale dosłownie jeszcze raz czy dwa to do fulla i będę miał 100% szans na egzekucję. Za każdym razem, kiedy będę atakował. A to, myślę, może dać nawet fajne efekty podczas walki. Żeby tak, wiecie, co drugiemu typowi wyrąbać egzekucję w pysk, nie? No bo hej, dlaczego by nie? Okej, to i znowu coś się drze. Pytanie, czy to Argul, czy jakiś jego strażnik? Okej, o, i da się zejść jeszcze niżej, okej. Czyżby moja teoria o mauzoleum się teraz sprawdziła? Jeszcze niżej? Okej, tu jest, widzę, trochę zimno. W ostatniej chwili to zmieniłem. Dobra, w górę. Tutaj jakaś skrzynka. O, mapa? Tak. Nie, klucz! Wow, ej, to leży jest jakieś duże, skoro klucz aż jest potrzebny, żeby gdzieś tam progresować. Dobra, czy ja byłbym w stanie tak od razu zeskoczyć, żeby nie ten, z tą animacją nie tagować? Oj. Przedobrzyłem i to bardzo. Okej, tutaj. Dobra, teraz kamera się musi uspokoić. A ja mogę lecieć dalej. I się teraz cofnąć. Tylko pytanie, gdzie jest ta... Zobaczmy, gdzie mnie tu najpierw zaprowadzi. Kolejne drzwi. I jest mauzoleum. A tutaj jest pewnie pełno zamrożonych wrogów. Lodowy szkielet. Trochę jak w tym. Jak w całunie. Na początku gry. Grzmocimy, nie patrzymy nawet co. Są jakieś karwasze, koteczka. A jeszcze, tutaj mi coś wypadło i tutaj mi coś wypadło, proszę, jak chciałeś. Jakże mi chciał, to mi nie wypadało, a teraz leci jak porąbane. Tutaj tylko kasa. Ładne kombo w powietrzu. I kolejna egzekucja. No i teraz mi się już podka nie przyda. Dobra. Otwórzmy to. Zobaczmy, coś takiego jest tym razem w środku.
Okej, jest kolejna skrzynia. I posągi, które skrywają pewnie kolejne skrzynie. Okej, teraz muszę sprawdzić. Sporo hajsiwa. I coś nie, coś broni. Tam 20% szans na egzekucję. Mam 70. Teraz takie biedackie te mi będą rzucali. Dobra, test. Bo też sprawdziłem, że jeśli to jest ta skrzynia. Jeśli tutaj będzie punkt umiejętności, to używając rozdzielacza powinien dostać teraz 3. Okej, mam punkt umiejętności. I... tak jest! Zadziałało! Bang, bang, bagarang! Dobra, to ulepszamy tutaj na najdłuższe trwanie egidy i na najmniejszą ilość gniewu. Zwiększa szansę na krytyka, odbija obrażenia i magia jest podniesiona. A niech odbija obrażenia. Ile? 20% na maksymalnym poziomie. No dobra. Kurde, nie było chyba levela jednak. No nie, minimalnie mi zabrakło. O, teraz ja mam czym karmić te kosy. O, szansa na egzekucję 73%. O, mogę przybliżać w ogóle, tego nie wiedziałem. Nie, te taki słaby wygląd mają. Dobra, wyrzuć. Wyposaż. I... ulepszaj dalej. Kurde, nie patrzyłem co wziąłem. No, ale znowu wziąłem punkty gniewu po krytyku. Naprawdę muszę patrzeć na to, co ja tam wybieram. Kurde i... no, nie dostanę teraz tego, no. W sensie, już mi pół godziny minęło. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, o, wejdę... tyle... o, nie do końca chciałem wypchnąć podkę, ale niech będzie. Będzie więcej punktów umiejętności, czy to już tylko jakieś... okej, tutaj co? Eliksir. O, dobra. Kolejna ta. Jeszcze więcej potek. Super, ale ja chcę podnieść broń. No i dobra. Kolejne bronie. O, ta jak leci. Od razu level nabiła. Szansa na egzekucję. 74% już. Bueno. 75% i lecimy coraz wyżej. Dobra, mam full potek, więc z tym nic nie zrobię. Zobaczmy, co będzie po drugiej stronie. Ale kurde, no jednak nie w tym odcinku przyjdzie mi się zmierzyć z zniszczonym królem. Wróć, nie, z... z obalonym królem. Nie ta gra. Zniszczony król jest gdzie indziej. Kolejny talizman. Jeszcze więcej hajsu. Dobra, wcześniej był fechmistrz. A co teraz? Serce demona. Ten talizman to serce władcy demonów. Przepełnionego ambicją rywala Lilith. O, ktoś ważny, prawdopodobnie. Który naraził się na jej gniew. W obecnej postaci nagradza swego właściciela, zaklinając wygłodniałe dusze w posiadanych przez niego zwykłych przedmiotach, a tym samym zwiększając ich wartość. Wait a minute! Czekaj, czy ja to dobrze rozumiem? W sensie, wait, jakby... Czekaj, muszę to... ja to muszę jeszcze raz. On mi zwiększa wartość przedmiotów, które mam? Czy... sprawia, że moje bronie... czy moje bronie są opętane? Bo teraz nie do końca wiem.
Czy dobrze to zrozumiałem? Ale wydaje mi się, że chyba to pierwsze. Dobra, otwieraj mi to. No, ale teraz mogę sobie chlupnąć. Nie? O, tu w ogóle mi jakieś te rękawice. O, w sumie dobra, pokaż. Czy one są teraz opętane? Nie, okej, czyli po prostu item jest więcej wart. A chyba, że wait, czekaj, bo ja go nie mam wyekwipowanego. To może jak teraz. Posaż. No nie, nie są opętane, ale kto wie, może będą więcej warte. Ale kurde, kolejny zajebisty talizman. Znaleziony w czymś, co jest nagradzane, czy w dość mocno pobocznej aktywności. No bo nie da się tego zrobić od razu, nie? W sensie trzeba mieć klucz, a żeby mieć klucz, trzeba sobie pozbierać coś niecoś stron księgi. Ale już mam 3 strony kolejnego rozdziału. A, okej. Okay. Tu jest wyjście. Trochę przedobrzyłem z tymi schodami. Tędy. Otwieramy. Tu jest gdzieś od szafarza. O, nie ma przejścia. Super. I nie jest też nic oznaczone. Pytanie. Czy zwój, czy współrzędne na kartelu, znaczy na karteluszce, na ściance. Chciałbym na kartce to widzieć. Okej, okay, tu byliśmy przed chwilą. To są jakby dwa piętra. To może nie będzie to aż tak długie, jak sądziłem? Bo w sumie, jeśli uda mi się... Najwyżej po prostu odcinek teraz przedłużę, nie? Ale... Super. Was mi tu brakowało. Żegnam. Okej, okay, tutaj znowu jest dziura. Są drzwi. Są typy. Są skarabeusze. Masno. O. Kurde, tego słowa to pewnie już dawno nikt nie wypowiedział. Możesz... Ty, ej, ale fuks, teraz się obróciłem. No Jezu, czemu etu god, ludzie? Rena god chociaż, żeby to był. Mi aż tak forsa nie jest potrzebna. Mamy chyba pierwszego bezkrwistego, panie i panowie. Dobra. Medalion. Talizman bezkrwistych. Skarabeusz gigant. Ok, ale widzę, że walczy się z nim tak samo. Tylko pewnie jest troszeczkę silniejszy. Od zwykłego skarabeusza. O, i egzekucja! Szkoda, że animacja nie była taka fajna. Tak jest, pierwszy bezkrwisty. Okej, okay, bezlitosne kosy, coś tam. Dobra, i mam, jakby tu mam przejście. Gdzie? Nie ma tak, wejść sobie w menu, żeby przejść mapę, proszę z tego wyjść. Gdzieś mnie to prowadzi, no ale pytanie dokąd? Ten jak się schował w pudle? Ty co? Solid Snake? Albo jego stary Big Boss? Okej, okay, tam coś jest.
pytanie. Skrzyna, czy skrzynia strona, czy... Nie, moneta. Ej, no kolejny, no... Chłopie, nie podrabiaj. Nie warto. Jeszcze cię YouTube zgarnie za copyrightę i... Będziesz tymi kościami sobie stukał o cele. Straszliwe szpony. No ale oczywiście są one gorsze od moich opętanych szponów. Dobra. 40 minut. Zobaczmy, czy uda mi się pokonać tego obalonego króla. Bo, no, zakładam, że to jego. Do niego jest ten klucz, tak? Jest jakieś łatnięcie w kryształ. Pewnie winda na dół. Czy do góry? A nie, do góry chyba jednak winda, okej. Okay. I tutaj jeszcze... A, i tu jest pewnie ten skrót, tak? Tak. No dobra. Dla mnie bueno. Także szybko w dół. I lecimy dalej. A jednak nie, jednak na dół lecimy. No dobra. Kurde, fajnie ten wygląda. Ten efekt z tego kryształu. Okej. Okay. Sporo zamrożonych szkieletów. Ciekawe, czy sługusy, czy losowe szkielety, które się tu przypałętały i po prostu zostały zamrożone. O, nagolenniki z lepszą obroną. Wytupił to mam. Dobra, szybkie żniwo. Dwie szybkie egzekucje. Byłby śmieszny, jakby się okazało, że wbiłbym się w tego króla, po czym wydałbym mi egzekucję po 3 sekundach walki. To by było XD. Oho, czyżby to był obalony król? Chyba, że nagle, nie wiem, zeskoczy mi gdzieś z sufitu, no ale... Chyba nie. O, był pasek z zdrowia. Jest, obalony król. I niestety ma tarczę. O kurde, ten to będzie mocno, mocno tankowaty, widzę. Myślę, że dobre uniki powinny załatwić sprawę. Okej, okay, taka w miarę wyrównana walka powinna być, bo ja mu trochę biję i on też trochę mi bije, ale nie za dużo. To szybka potka na gniew, żeby coraz bardziej to żniwo leciało. No tylko oczywiście on jest jak jeden z tych nieumarłe generały. Jak ma walnąć, to trochę powali, po czym tarcza w górę jest niewrażliwy na obrażenia. Dobra, potka. O kurde, zamroził mnie skubaniec. Dobra, no to żniwiasz i lecimy. Sorry ziomek, ale tego nie masz prawa zablokować. Jezu, ale jaki on jest tankowaty straszliwie. Popatrzcie, ile on już tych obrażeń przyjął na klatę. A wszystko głównie ode mnie. Znaczy, głównie, no i ja z nim tylko tu walczę. Ale wszystko ode mnie leci. Okej, okay, ale już jest 1/3 HP. Powiedzmy. Okej, okay, znowu tarczę podniósł. Nabaknę młot od niego zdobędę. Tego jestem niemal pewien. Jeszcze kolejne żniwo. Jeszcze jedno żniwo. No dobra, na spokojnie się uda go rozwalić. O, jaki ten! Boonstorm! Pozdrow dla kumatych, odpalił. Kurde. Ale nie, no dajcie mi egzekucję. A chyba, że się sama odpali. Nie. Berło obalonego króla. Obalony król Argul wykuł tę broń, aby użyć jej przeciw swym najbardziej znienawidzonym wrogom. O, przepraszam. W berle zaklęta jest jego lodowata furia, która przy każdym uderzeniu mrozi ofiarom krew w żyłach.
kurde, nie było egzekucji, nie udało mi się go też... Znaczy, też nie było automatycznej egzekucji. No dobra, trudno się mówi. Ale okej, no, udało się go rozwalić, to jest najważniejsze. Zobaczmy, co takiego tutaj masz, panie kolego. Potka i jakieś budki. O, ogólnie lepsze, plus jeszcze 8% doświadczenia, także poproszę. O, tutaj eliksir zdrowia i tutaj... regeneracja zdrowia! Nice! Okej, okay, ja nie mam zbyt mocnego tego, także poproszę. No i proszę bardzo, regeneracja zdrowia. I proszę bardzo, teraz mogę łazić sobie tak po prostu i będzie mi się HP regenerowało, jakby, nie wiem, stał sobie w miejscu i... kombinował, jak mam tu przejść za jakąś zagadkę teraz. Nie no, bajlando! No i okej, okay, póki co widzę... O, oczywiście, że jest, ma słabsze obrażenia. Ale obrażenia od lodu za to dość mocne. Ale na 20 poziom jest to berło. Kurde. Nawet nie mogę go jeszcze do łapy wziąć, bo jestem za słaby. Dobra. No to lecimy dalej. I szansa na egzekucję 77%. Panie i panowie, o, ej, kolejna ta od szafarza? Co jest? Gdzie? Już dwa takie znaczniki mam. Jeden tu, jeden wyżej. No ale gdzie są te oznaczenia? Nie ma tutaj żadnych tych współrzędnych z tego co widzę. Ty, czy to? Jak myślałem, że już tak jest odbicie w tym w krysztale lodu. Nie wiem, tu gdzieś wypisane. A tu! O kurde! I to był święty zwój szafarza. No dobra, ale to jest jeden, a jeszcze jest jeden na górze. Tylko pytanie, gdzie? Ale patrzcie, teraz możemy powiedzieć Tainowi, a może raczej on może się utwierdzić, że to my jesteśmy tym prawdziwym żniwiarzem. Skoro rozwaliliśmy wszystkich, których on sam, powiedzmy, zlecił nam zabić, nie? No i dobra. Ogólnie ogarnięte, no de facto został jeszcze labirynt szafarza, ale wydaje mi się, że na to powinien być jakiś quest, nie? Więc dopóki go nie otrzymam, no to nie zamierzam tam trafić, tam się wybierać. No chyba, że to się zepsuło, no to wtedy to wyglądam tak czy siak. No ale póki co, ja się teleportuję pod drzewo śmierci, ale samą fabułę, no właśnie to za dużo powiedziane, bo troszeczkę ją tylko pchniemy do przodu. Znaczy, w sumie... O, przejść przez anielski portal. No, nieźle. Chociaż sobie to nie, no dobra, bo... Pójdziemy, pogadamy z Wroniarzem, potem do Tejna oddać questa. Może... A czekaj, jeszcze u Muri chyba mam jakiegoś questa, tak? Pokaż mi. To mamy wykonane. Księga umarłych to zbieramy. Gnomy... Bezkrwiści są w krainach kuźni, to wiem. Gnomy, gnomada, no... Są wszędzie. Pytanie tylko, gdzie konkretnie? Ale u Muri był chyba jakiś quest jeszcze do wzięcia. Albo może się pojawi, nie wiem. No ale dobra. To w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Żegnamy się z wami, moi kochani, i widzimy się w kolejnym materiale. W którym? W sumie to nie, właśnie, bo trochę pogadamy, a potem lecimy ogarniać kuźnię otchłani. To jest plan na kolejny odcinek. Tak więc ode mnie to tyle. Do następnego. Cześć.